Cześć! Cześć, mamy dzisiaj inny samochód, wieziemy mleko w butelkach, dlatego tam z tyłu będzie co jakiś czas brzęczało. Tak, no idzie weekend, więc trzeba było kupić mleko. I samochód nowy. Też na chwilę. Nie było nas trochę długo i znowu nas trochę długo nie będzie, ale to po prostu dajemy wam od nas odpocząć trochę. To są wakacje, no zresztą trochę mniej w sumie się dzieje, nie? W branży takie. No będzie cyrk dopiero na początku września, bo IFA. Na razie tak jest w miarę spokojnie, chociaż no była premiera taka fest. Na grubo. Adam pojechał do Holandii, tam mają takie wesołe kawiarnie, w których pokazują różne wesołe telefony i tym razem jak pojechał, to zobaczył takie wesołe telefony, duże dosyć, z tymi dziurami z przodu. Z dziurkami, bo te dziurki są bardzo małe, trochę ponad 4 mm, a co to za telefony? No Samsungi Galaxy Note. Tak, dobrze, Samsungi, bo są dwa. Jest duży i jest mały. Ten duży ma plusa, nawet więcej niż jednego. To ma na przykład gniazdko microSD, którego w małym Note 10 nie ma, co mnie bardzo irytuje. Mają fajne ekrany z dziurką, jeden jest 6,3 cala, drugi 6,8, ten mniejszy ma Full HD, co spokojnie wystarczy. Ten większy ma wyższą rozdzielczość WQHD. No rysiki są oczywiście, rysiki trochę może o prostszym wyglądzie niż dotąd, mniej może takie bajeranckie, eleganckie, ale za to z dodatkowym bajerem, bo można sobie nimi machać w powietrzu jak czarodziejską różdżką i robić różne rzeczy na telefonie, na przykład sobie przerzucać aparat między przednim a tylnym albo zoomować kręcąc różdżką. No i co jest fajne jeszcze? Robicie expectum patronus i wyskakuje wam jednorożec z telefonu. Na przykład, szczególnie, że ten jeden kolor jest taki tęczowy dosyć mocno, Aura Glow, polecam, bardzo fajnie wygląda. No i do tego rysika, słuchajcie, jeszcze będzie SDK. To tak jak mój P30 Pro, tak? Nie, bardziej! Oj, tam P30 Pro to skromniutko wygląda, ten właśnie błyszczy. Możecie zobaczyć zdjątka, macie podlinkowany news poniżej filmu. No i co jest fajne, do tego rysika, do tego machania rysikiem w powietrzu Samsung udostępni SDK, czyli wydawcy aplikacji będą sobie też mogli dołożyć jakieś funkcje pomachać sterowane tymże rysikiem. Także jest bajer, tam jeszcze kilka dodatkowych rzeczy z tym rysikiem związanych jest, jeżeli chodzi o te gesty w powietrzu, tam jest menu, takie sobie możecie zajrzeć i sobie pokonfigurować, jak sobie te telefony kupicie, bo tanio nie będzie oczywiście, więc od razu uprzedzam. No i jeszcze jest jedna taka dosyć istotna informacja, nie ma guziczka Bixby. Nie ma Bixby, ale to nie znaczy, że asystent zniknął. Asystent jest, tylko go włączamy klawiszem łącznika, też to sobie można oczywiście skonfigurować. No i co w środku? W środku Exynos 9825, przynajmniej w naszym regionie, bo jeszcze będzie Snapdragon 855, na przykład w Stanach czy tam w Azji. Z rzeczy takich mocno fajnych, no to jest integracja z Microsoftem, z tą mapką Your Phone, czyli można sobie powiadomienia i tak dalej przeglądać na ekranie komputera. Jest uproszczony tekst, czyli teraz już wystarczy tylko kabelek, żeby tekst był na ekranie komputera. No jest Play, jak to oni nazwali, kurczę, żebym teraz nie pokręcił, Play Galaxy Link. To jest, słuchajcie, taka opcja pozwalająca grać na telefonie w gry z komputera. I tak naprawdę ta gra zostaje w komputerze, a telefon jest czymś w rodzaju zdalnego ekranu i sterownika do tej gry. Martwilibyście się wiem, pewnie jak to o działa. Opóźnienia, o lagi. Powiem wam, że Samsung w materiałach pisze, że nie będzie nie żadnych lagów. To jest taka technologia, że żadnych opóźnień nie będzie w sterowaniu, w ruchach. No miejmy nadzieję, nie wiem. Na serwerze nie jest żadnych opóźnień w ogóle. Żadnych. Cholera wie, jak to rozwiązali, ale może i nie będzie, diabli wiedzą. Może jak będziemy w tej samej sieci Wi-Fi, to faktycznie to nie będzie zauważalne. No zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie telefony są mocno nabajerzone. Trochę mało mówili o aparatach fotograficznych, bo w zasadzie są one podobno w dużej mierze, bo tam jedna różnica jest, jeżeli chodzi o przysłonę, ale tak to są takie jak w S10. Jedyne co dodali nowego, bo oczywiście musieli coś dodać, to dodali rozmywanie tła na wideo, czyli możemy teraz filmować również z rozmywaniem tła. I dodali, moi drodzy, zoom mikrofonowy, czyli coś, co kiedyś HTC zrobiło i tak powiem szczerze, w przypadku HTC to przeszło bez echa. No, mało ludzi o tym słyszało. I to też przejdzie, bo nikt nie będzie o tym wiedział. Tak, bo dokładnie, bo mało kto z tego będzie korzystał. No zobaczymy, no może w przypadku Samsunga pyknie to lepiej trochę, no. Miejmy nadzieję. Nie wiem.
Tak myślę, co jeszcze można powiedzieć o nich? No, ja mogę powiedzieć, bo ty już dużo powiedziałeś, to może ja coś opowiem. Powiem wam przede wszystkim, że dzisiaj ludzie już narzekają na dziurkę w ekranie. Wszyscy się spodziewali, że Samsung rezygnując z Notcha zrezygnuje również z dziurki, się nie udało. No bo nie ma na razie w Samsungu technologii. Jak będzie odpowiednia, to zrezygnują. No jeszcze... Na razie zmniejszyli dziurkę. W związku jest z tym mała, jest natomiast tak no nie da się jeszcze schować aparatu Nie pozwoli mi pogadać. No niech cholery mi nie pozwoli. Mów, dobra, mów teraz. Jeżeli chodzi o aparaty, to powiedział, że są takie same jak w serii S i rzeczywiście tak jest. Ten główny ma 12 megapikseli. Wbrew temu, co Samsung odwraca, bo Samsung jako pierwszy wymienia ten 16. Nie 16. 16 jest drugi i szerokokątny. Taki mocno szerokokątny, bo on ten zwykły aparat też nazywa szerokokątny. Normalny jest 12. Jest 12, 16, 12. 12 to jest ten zwykły, 16 jest szeroki kąt, a drugie 12 jest teleobiektyw. Dzięki temu teleobiektywowi jest dwukrotne powiększenie bezstatne albo 0,5 w zależności od tego, czy chcecie szeroki ekran, czy mieć zbliżenie. Dwukrotne powiększenie. Poza tym jest w dwóch aparatach stabilizacja obrazu, tak jak w SC, czyli główny obiektyw i obiektyw tele mają stabilizację obrazu. W przypadku tele to się szczególnie przydaje. Warto cieszyć z tego, wtedy macha, jak nie macie stabilizacji. No. Muszę wspomnieć o tym jeszcze, że jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, są dodatkowe, raz, że nagrywa w 4K zwykłe wideo, a dwa, że są dwa tryby slow motion. W jednym nagrywa w Full HD 240 fpsów, a w 720p nagrywa 960 fpsów. To jest krótkie co prawda, ale jest, dlatego warto o tym wspomnieć. I to są wszystkie te rzeczy, za które można rzeczywiście Samsunga pochwalić, natomiast ja poza tą dziurą, która mi akurat nie przeszkadza, przyczepię się do rzeczy innych. Adam wspomniał, ale mogło wam umknąć. Karta pamięci. W Note 10 nie ma obsługi kart pamięci. Pamięć, o której Adaś też nie wspomniał, są konfiguracje 8256 albo 12256 w Note 10. Również Adam nie wspomniał o tym, zdaje się, że są dwie wersje, to jest prawdopodobnie dla was oczywiste. Jedna jest tylko 5G. LTE, druga jest 5G. Podobnie jest zresztą w przypadku Plusa. Natomiast niestety te 256 giga musi wystarczyć. To nie jest mało pamięci, to jest wystarczająca pamięć. Niemniej slotu nie ma. No, niestety, natomiast szkoda. W Plusie slot na karty pamięci jest. No ciekawe dlaczego. Więcej miejsca było? Nie mam pojęcia. Układ pamięci jest tutaj z kolei taki, że jest 256 albo 512 flesza i 12 giga w każdej z wersji RAM. Warto wspomnieć również o tym, że Samsung nie zdecydował się przy tej wersji podstawowej zrobić single SIM-a. Oba smartfony w wersji LTE są dual SIM-owe, natomiast w wersji 5G jest właśnie single SIM. Tylko że no, na razie jakby nie bardzo wiadomo co i jak z tym. Jeszcze jedna rzecz, o której Adaś pisał i poświęcił temu osobny artykuł nawet, dotyczy braku jacka audio. Jego również nie ma. I troszeczkę szkoda. Trzecia rzecz, o której Adam co prawda gdzieś tam po drodze wspomniał, ale nie powiedział dosyć dokładnie, bateryjki. Bateryjka w dziesiątce jest 3,5 tysiąca mAh. Dobrze to ująłeś, bateryjka. Natomiast w 10 Plus jest 4300 mAh. I teraz słuchajcie, skupcie się. Dlatego, że co prawda oba smartfony, nie, przepraszam, jeden ze smartfonów obsługuje Super Fast Charging 2.0 i 45 W ładowanie. I to jest plus. Natomiast drugi tego w specyfikacji nie ma. Mało tego, jest zapisane, że to dotyczy tylko plusa. Czyli ten drugi będzie miał słabsze ładowanie i ładowarkę, która odpowiada temu ładowaniu nadal szybkiemu, będzie miał w zestawie. Ponieważ Samsung pisze, że to będzie też super fast charging załączoną do zestawu travel adapter i z kabelkiem jeszcze poza tą ładowarką. Także w plusie jest mocniejsze ładowanie, ale w plusie z kolei nie ma ładowarki do tego mocniejszego ładowania. W obu zestawach jest taka sama ładowarka. Ten bez plusa ma słabsze ładowanie i ładowarkę odpowiadającą, natomiast plus ma mocniejsze ładowanie, ale ładowarkę srebrnięcie musieli dokupić. I to jest kolejna rzecz. Warto jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy. Oba mają IP68 i to jest informacja chyba bardzo fajna. Rzeczywiście. Tak, zdecydowanie. No i mniej fajne teraz ceny może przeczytasz. Bo mogę ja prowadzę, przeczytać ceny, nie ma problemu. Są ceny na
trzy warianty. 10 LTS z konfiguracją pamięci 8256 ma kosztować 450. Note 10 Plus teraz. Wersja 12256, czyli w LTE również będzie 4799. I Note 10 Plus 12512, czyli w 5G zdaje się, 5249. Także ceny są rzeczywiście obłędne. Nie ma wariantu cenowego dotyczącego 12256 Note 10 5G. Także tutaj ceny niestety nie znamy. No, trzeba też brać pod uwagę, że różna dostępność tych smartfonów pomiędzy LTE a 4G a 5G będzie na różnych rynkach, bo niektórych na przykład nie będzie. Z tego co widziałem, na przykład w United Kingdom nie ma wersji zwykłej Note z plusem, tylko jest od razu 5G. Ale to się też może zmienić, tak samo u nas też się może zmienić. Na razie mamy te ceny, które podał oficjalnie polski oddział w momencie premiery. No i tego się póki co trzymajmy, tak? No bo w każdym razie z minus. Ja mówię, dziura mi nie przeszkadza, jak komuś dziura przeszkadza, to przeszkadza. Brak jacka, brak superładowarki w wersji plus. Brak obsługi kart pamięci z kolei w Note 10. Natomiast cała reszta w zasadzie wygląda przynajmniej na papierze na plus. Adama możecie pytać, jemu zadawać pytania a propos tego, jakie jest zachowanie tego smartfona, co z nim można robić, dlatego że on go miał w ręce, on był na premierze. Przede wszystkim no, sample jadą, także no, myślę, że jakoś w przyszłym tygodniu już powinienem mieć to w łapie na dłużej i będę wtedy mógł coś więcej. Ale globalnie, jak rozumiem, wrażenia są dobre i to jest Samsung dorobiony, tak? To nie jest ta wersja. To jest po prostu Note, dla mnie Note jest taką marką samą w sobie, no i tyle. Samsung twierdzi, że ten z plusem jest rzeczywiście dla obecnych właścicieli Note'a, tych, którzy już znają markę, którzy są przyzwyczajeni. Natomiast Note 10 w wersji podstawowej ma być dla tych, którzy markę chcą poznać, chcą się przerzucić z innych smartfonów, z innych marek. Mogą wtedy ewentualnie tego mniejszego Note'a złapać. No jak się bali rozmiaru, ale umówmy się, jeden i drugi trzymałem w ręku i choroba, no są w miarę poręczne, no to są duże telefony. Ale to już nie są takie telefony, jak kiedyś, powiedzmy, był telefon 6-calowy, to była wielka, ogromna patelnia. No teraz te wymiary tak troszeczkę już bardziej są do ręki, chociaż ekrany są niby duże, nie? Zobaczcie, jak to się pozmieniało. Dawniej było tak, że Samsung dwa razy do roku wypuszczał flagowce. Raz wypuszczał małego flagowca w miarę kompaktowego, a po raz drugi wypuszczał dużego z rysikiem. W tej chwili jest tak, że jak wypuszcza pierwszego flagowca tego, co dawniej teoretycznie przynajmniej miał być kompaktowy, to wypuszcza dwie wersje, kompaktową, co trudno widzicie w ogóle o kompaktowym. Małą i dużą. Małą i dużą. I to samo robi w przypadku Note'a. Także zobaczcie, jak się zmieniło. Dawniej wystarczyło wypuszczać dwa rodzaje smartfonów w ciągu roku. W tej chwili wypuszcza się co pół roku właściwie dwa rodzaje smartfonów. Tak to niestety wygląda. Pozmieniało się i pozmieniało się również to samo u innych, dlatego że inni producenci stosują podobną właściwie taktykę, przynajmniej ci, którzy się chcą liczyć na rynku. Natomiast no, wiąże się to z tym, że człowiek co pół roku nagle się łapie za kieszeń, ojej, ma przestarzałego smartfona. No nie aż tak bardzo, bo akurat w przypadku Note'a tutaj główna różnica jakościowa polega na tym, że ma rzeczywiście rysik. Jeżeli ktoś kogoś bawi posiadanie rysika, ręczne pisanie, rysowanie, zabawa z tekstem i praca z tekstem również, bo można z tekstem pracować dzięki temu rysikowi znacznie. Nie, no rysik jest fajną rzeczą. Tak, dlatego kto rysika używa. Jeżeli nie używacie rysika i do tej pory nie był wam potrzebny, to prawdopodobnie się bez niego obejdzie. Pieruna, zapomniałem jeszcze jednej fajnej funkcji, przepraszam, że ci wlazłem w słowo. Możliwość nagrywania ekranu, tego co się dzieje na ekranie w Note'ach jest dodana z opcją właśnie szkicowania rysikiem na tym wszystkim, czyli możecie komuś na przykład machnąć szybki tutorial, jak przejść tam w grze. A jeszcze nie wspomnieliśmy. To potrzebuje, może być fajne. Wspomnieliśmy o dwóch rzeczach, mianowicie o ładowaniu bezprzewodowym, które jest różne w zależności od modelu. Takie oczywiste. W plusie jest troszeczkę wyższe, jeżeli chodzi o moc. Ma 12, 15, a 12 ma w wersji podstawowej. I oprócz tego jest jeszcze ładowanie innych urządzeń. Teoretycznie to się wydaje jakby oczywiste, dlatego że rysik bezprzewodowy. Bezprzewodowe, który jest w środku, ładuje się jakby od smartfona. Natomiast nie jest to oczywiste w przypadku innych urządzeń. Inne urządzenia również bezprzewodowo będzie można od smartfona naładować, kładąc go, nie wiem, na nim gdzieś albo w okolicy. Tak, żeby się stykał. I
I to już chyba prawie wszystko powiedzieliśmy. Tak, zostawmy już to. Marketingowcy Samsunga by nam powiedzieli, że w 1/10 rzeczy nie powiedzieli. Słuchajcie, odsyłam, macie podlinkowane artykuły i film o tych notach, zobaczycie tam więcej, ale nie możemy zaniedbywać innych marek. A nie, na przykład... zaniedbajmy inne marki, w końcu co nam to szkodzi. No jeszcze tam. O kolorach, słuchajcie. No. Wszystkie są w czerni, bieli i w tym takim błyszczącym, co to Adam mówi, co to się błyszczy wszystkimi kolorami. No. Natomiast tak, plus jest jeszcze w granacie, jeżeli dobrze pamiętam, a Note 10 jest w czerwieni. W czerwieni, tak. Nie, plus jest w białym chyba wyjątkowo. Nie, kurczę. Nie, biały jest we wszystkich. Biały zobaczcie sobie w artykule. Jest we wszystkich. Podobnie jak ten wielokolorowy, który wygląda na kurczę, perłowy. Już się porąbało. Oprócz tego jest jeszcze granatowy w przypadku jednego modelu, czerwony i różowy w przypadku drugiego modelu. Na pewno czerwony i będzie się to zmieniało prawdopodobnie też zależnie od rynku. Samsung prawdopodobnie, raz, że zależnie od rynku, a dwa, że Samsung prędzej czy później pewnie dołoży dodatkowe kolory. Może tak być. Dobra, bo wiesz co, chciałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, bo była jeszcze kolejna premiera, coś co chyba ty teraz znowu pogadasz trochę dłużej, bo to jest coś co lubisz. Nowa dwuekranowa Nubia się pokazała. Nubia Z20, która ma dwa wyświetlacze, która ma z tyłu cztery lampy błyskowe po dwa razy po dwie diodki. Dwa wyświetlacze, wiecie, że to jest mój konik, jeżeli oglądacie nasze materiały, dlatego że uważam to za świetny pomysł, który po pierwsze pozwala na pozbycie się notcha, po drugie pozwala na pozbycie się aparatów fotograficznych po obu stronach. Tutaj tych aparatów fotograficznych nie ma po obu stronach, bo są dwa wyświetlacze, w związku z tym nie jest potrzebny drugi po prostu. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o szczegóły techniczne, ma AMOLED-a, podobnie jak w poprzedni model, też dwuekranowy. Przekąt na 6,42. Full HD z plusem, jeżeli chodzi o rozdzielczość, także nie przesadzili. Mhm. Drugi wyświetlacz natomiast ma 5,1 i też identyczną rozdzielczość Full HD+. W środku siedzi Snapdragon 855+, czyli najlepsze, co w tej chwili fabryka Qualcomma jest w stanie zaoferować. Jest bardzo dużo wersji pamięci, ponieważ jest 6, 8, 12 RAM-u, 128, 256 i 512 pamięci dla użytkownika. W tej chwili są niestety dostępne tylko dwie wersje sprzedażowe i to takie nie najsilniejsze, mianowicie 8128 i 6128. Jedna kosztuje ta słabsza 1920 w przeliczeniu bezpośrednio z juanów, a ta mocniejsza 2020 zł. To co jest fajne, bateryjka 4000 mAh, ale jest ładowanie 27-watowe, czyli jeżeli dobrze pamiętam Quick Charge 4, który szybko Wam powinien taką baterijkę naładować. Aparaty fotograficzne to jest 48 megapikseli i tutaj standardowo jest to moduł Sony IMX586, także fajny moduł, który powinien robić dobre zdjęcia, jeżeli ZTE nie pokręciło czegoś z oprogramowaniem. I oprócz tego jest jeszcze 16 megapikseli i 8 megapikseli. Ten najlepszy aparat ma przysłonę 1.7, także obiektyw jest również jasny, co również nie jest bez znaczenia. No i trzy aparaty po jednej stronie, bo jak pamiętacie, po drugiej stronie aparatów nie trzeba, ponieważ jest wyświetlacz i widzicie, czy robicie sobie selfie, czy cokolwiek innego w drugą stronę. Zawsze na wyświetlaczu, który jest przodem do Was, widzicie to, co jest w aparatach, także rzecz jest dosyć fajna. Ceny też są dosyć fajne. To znaczy nie? Jest jeszcze, no, o cenach już powiedziałem, ceny są całkiem fajne, natomiast jedna jeszcze rzecz, która sprawia, że ten smartfon może być wyjątkowy na rynku, mianowicie nagrywa wideo według producenta w 8K. Chyba, jeżeli dobrze pamiętam, żaden inny smartfon w tej chwili tego nie robi. Nie wiem, nie mam pojęcia, ile czasu to wideo można nagrywać, bo jeżeli pamiętacie pierwsze smartfony, które w 4K nagrywały, to one króciutko były w stanie nagrywać. Ja pamiętam, że Xperia Z była w stanie nagrać kilka minut, po czym się przegrzewała i mówiła, oj, dzień, nie, słuchaj, dalej, tu ja nagrywać nie będę. Także ciekaw jestem, jak będzie w tej Nubii. Nie pochwalili się Chińczycy za bardzo dodatkowymi szczegółami, które dotyczą tego smartfona, także musimy poczekać, aż trafi do recenzentów i aż będziemy mogli powiedzieć coś więcej. Niemniej dla mnie to może być przemysł. Fajna rzecz. No oprócz tego mieliśmy przez ten czas, co nas nie było, cośmy się nie widzieli, mieliśmy prawdziwy wysyp budżetowców, bo LG pokazało dwa, Motorola pokazała, nawet polski iPhone pokazał.
Kurczę, nie wiem, czy chyba nie będziemy was zanudzać kronikarsko może. Są dwa LG, K20, K30. Ten K30 przy okazji w Korei wyszedł pod nazwą X2, także to jest to samo, niemalże to samo, bo nie dokładnie to samo. Niemniej jedno na Mediateku, drugie na Snapdragonie 425. I jeżeli już mielibyście kupować budżetowca, to jednak radziłbym K30 kupić, dlatego że jest troszeczkę to lepsza konfiguracja. Co prawda to jest podobny rozmiar, 5,5 cala wyświetlacze, oba są TFT, z tym, że podejrzewam, że jednak K30 jest troszeczkę lepsza matryca. No jest lepszy, bo jest HD+, a ten K20 ma 480x960. Tak, ale poza tym, że rozdzielczość, to jeszcze matryca wydaje mi się jest troszeczkę lepsza w K30, przynajmniej z tego, co znałem. Numeracja nawet to wskazuje, nie? No niby tak. K20, K30. Bateryjki są identyczne, jest po 3000 mAh. Aparaty, w jednym znajdziecie 8 plus 5 w tym słabszym, natomiast w mocniejszym, no więc jest problem, bo tam jest albo 13 plus 5, albo 8 plus 5. Dlaczego? Dlatego, że włoski oddział LG podaje 8 plus 5. Wszystkie inne oddziały podają 13 plus 5. Ale już kiedyś tak było u LG, że się zależnie od rynku aparaty różniły, nie? To jest możliwe. Możliwe jest po pierwsze, że Włosi się wolnęli po prostu, bo zdarza im się. Natomiast możliwe jest również, że rzeczywiście w zależności od rynku są różne aparaty. A jeszcze tak, trzecia wersja może być taka, że jedni podali z interpolacją, drudzy bez. Co prawda LG raczej stara się nie robili. Jeżeli gdzieś się zdarza, ale nie wykluczam, no bo nie mogę. No mogli się machnąć, kurczę, po prostu. Mogli się machnąć też. Nie wiem, powiem szczerze, że też nie do końca jakby... Jeżeli nie rajsują was zbytnio smartfony, aha, to po co nas oglądacie w ogóle? Jeżeli was nie rajsują zbytnio smartfony, to są smartfony budżetowe, które ewentualnie można... Są w tyle za murzynami, to są zwykłe... Tak naprawdę na dzisiaj telefon plus komunikator. I ten komunikator też, jeżeli nie zawalicie go tak, no bez przesady. Jeszcze jest Motka, Moto E6, 5,5 cala HD, 3000 mAh, Snapdragon 435, pamięć 2 plus 16, aparat 13 z tyłu, 5 z przodu. Cena po przeliczeniu, bo jeszcze nie ma polskiej, 575 zł. No i w zasadzie tyle, co mam do powiedzenia na temat tego urządzenia. Wspomnę jeszcze kronikarsko, polski iPhone pokazał model City 2, 5,7 cala HD+, co fajne, pamięć 4 plus 64, bateria 3000, cena niecałe 500 zł. No i jedźmy dalej, jeszcze wspomnę o dwóch Nokiach, Nokia 224G. Trochę bardziej zaawansowany feature phone i zdecydowanie mniej zaawansowany telefon, Nokia 105 za 79 zł, telefon do dzwonienia. I co nam zostało na koniec? Dwa to znaczy, gamingowe, nie? To znaczy, zostały nam... No, to ja mam jeden gamingowy, jak masz drugi... A, rzeczywiście no, drugi Black Shark i Rock Phone 2. Ja mam Black Sharka akurat. To powiedz o Black Sharku, ja dwa słowa o Rock Phone i jedziemy dalej. Xiaomi Black Shark 2 Pro, 6,39 Full HD+, Snapdragon 855+. Dużo wersji pamięci flash, 128, 256, 512, ale tutaj jest ważniejsza inna rzecz, mianowicie... Xiaomi zdecydowało się na szybką pamięć UFS 3.0 i to jest rzeczywiście warto uwagi, dlatego że jest to szybka pamięć po prostu. Jeżeli chodzi o RAM, to jest 12 giga LPDDR-ów czwórek, 4000 mAh ładowanie, też 27-watowe, czyli też QuickCharge 4 jest. Aparaty fotograficzne 48 i 12 z tyłu, 20 megapikseli z przodu, także nie przesadzili, nie przeładowali. Pamiętajcie, że to jest smartfon growy, a nie smartfon fotograficzny. I ceny w zależności od wersji wahają się od 1680 do 2000, 1960 zł. Z tym, że to też są, słuchajcie, przeliczniki takie, jakie były dostępne z... Teraz nie pamiętam, czy z euro przeliczałem, czy z juanów. No dobra, no mniejsza to przeliczane. W każdym razie nie są to ceny. Tak czy inaczej przeliczane i tak się będzie trzeba dobić. Ceny polskie. Smartfon wyglądający na fajnego. Jeżeli pozwolisz, jeszcze o jednej rzeczy powiem. Xiaomi, słuchajcie, w Mi 9T Pro się pojawił u nas w sprzedaży. To jest to, co Chińczycy mają pod nazwą Redmi K20 Pro. I nie będę już mówił o specyfikacji, bo mówiliśmy o tym smartfonie sporo razy. Wszystkie specki są na dole, jakby coś. Natomiast w zależności od wersji. Wersja z 64 RAM-u 1800, i to jest na pewno przeliczane z euro. 1850.
Wersja za 128 giga 2070 zł i też przeliczany z euro, bo on się pojawił na razie tylko i wyłącznie w sklepie jednym holenderskim. Tak, tak, także, ale no możliwe, że się pojawi i u nas, bo to jest chyba tylko kwestią czasu. Raczej powinien. No to jak już wspomniałem o tym Asusie, no to drugi gamingowy Asus, Republic of Gamers Phone, taka pełna nazwa. Co najważniejsze... Znaczy ROG. ROG Phone 2. Co najważniejsze, ekran AMOLED, ale odświeżenie 120 Hz. 6,59 cala Full HD. Tutaj nie przesadzili. Ja powiem, że myśmy o nim mówili, słuchaj. To mówiliśmy, tak, bo on był w przeciekach. Ale teraz są już konkrety, już jest to potwierdzone, tak? Co najważniejsze, bateria 6000, czyli będzie można długo pograć na tym telefonie, podejrzewam. No i tak jak wam właśnie zapowiadaliśmy z tych przecieków, Snapdragon 855 Plus, a teraz ja się skupiam na drodze, jakbyś mógł przeczytać, jakie pamięci są. ROG Phone. Już, to dobra, da się, co prawda, możecie zajrzeć oczywiście do specyfikacji, ale tam jest 12 giga RAM-u i Adaś napisał do 512 giga flesza. Tak, bo to tam są mniejsze czyli warianty. Pewnie 256 jest co najmniej jeszcze. Tak czy inaczej, ja jeszcze wspomnę o jednym modelu, Vivo Z5 z AMOLEDem, dlatego warto o nim wspomnieć. Warto wspomnieć ze względu na to, że przeliczniki cenowe to jest 900 do 1300 zł, a smartfon jest 6,5 cala, niemalże bateryka 4500 mAh, czyli bardzo fajna, aparaty 48,8 i 2 z tyłu, 32 z przodu. Ceny są fajne, dlatego jeżeli lubicie dziwne rzeczy i sprowadzacie telefony z zagranicy, zwróćcie uwagę na Vivo Z5, a nuż wam się spodoba. I dwie rzeczy jeszcze właściwie też na zasadzie wspomnienia tylko i wyłącznie, dlatego że tutaj nie ma żadnych jakby konkretów. Po pierwsze, pojawił się nowy procesor Qualcomma o nazwie kodowej Kona w GFX Benchu. Wszyscy podejrzewają, że to będzie w 865 Qualcomm, ale tak naprawdę nie wiemy, prawdopodobnie tak. I druga rzecz, która jest istotna, dzisiaj dokładnie miał swoją premierę system Huawei Harmony, który zadebiutował w tej chwili właściwie wyłącznie jako system dla smart home'a, dla nosidełek, dla właściwie wszystkich urządzeń. Ale to będzie system dla wszystkiego. Od tych najmniejszych do rzeczywiście największych. Wypowiedź prezesa była dzisiaj taka, że on powinien działać na urządzeniach od kilkudziesięciu czy kilkuset kilo RAM-u do wielu gigabajtów RAM-u. W związku z tym dokładnie. Teoretycznie jest to system uniwersalny. System będzie się dogadywał z podobno z systemami Linuxowymi i z Androidem. Też jest systemem Unixowym, w związku z tym powinien. Po drodze wypadła nam taka nazwa ARC i przez pewien czas myśleliśmy, że ten system będzie się nazywał ARC. W tej chwili nazwa ARC została wyłącznie dla kompilatora. I kończymy, bo nam się drugi smartfon właśnie, słuchajcie, przegrzewa. Zrobiliśmy wam psikusa, nagraliśmy drugim smartfonem i musimy kończyć. Ja jeszcze szybko powiem, firma GoCover Polska upadła. Nie będzie napraw gwarancyjnych, poczytajcie sobie o tym na dole. Pozdrawiamy was serdecznie, dzięki, że z nami trzymajcie byliście. Się. Miłego weekendu. Cześć, przegrzaliśmy się. Jeszcze krótki przerywnik terminarzowy musimy wrzucić. Zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Jako, że są wakacje, długo nas nie było, teraz długo nas nie będzie. Prawdopodobnie co najmniej przez dwa tygodnie znowu się nie pokażemy. Na koniec sierpnia się widzimy. Najpierw mamy długi weekend, później Adam ma urlop. Cóż, możemy tylko prosić, żebyście czekali. Michał, jak kochacie... Kochacie, to poczekacie, mam właśnie, nadzieję. Trochę od nas odpoczniecie, zatęsknicie, a jak wrócimy, to będzie o czym gadać, bo będą zaraz targi IFA. Rozrywajcie się jeszcze raz. Cześć, wszystkiego dobrego. Cześć, udanych wakacji. Kto jeszcze nie był.